Redakcję Arn.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Warerakoso, Shimano Yushi. Warerakoso, Mononofna! U schyłku XIII wieku mongolska armia atakuje japońską wyspę Tsushima. Mimo ekspresowej mobilizacji lokalnych sił, Japończycy zostają zmasakrowani, a kontrolę nad terytorium przejmuje wódz Kotun Han. Ze starcia z najeźdźcami z życiem cudem uchodzi Jin Sakai, jeden z ostatnich samurajów swojego klanu, który poprzysięga zemstę i na własną rękę próbuje powstrzymać inwazję. Ghost of Tsushima nazywane było od dłuższego czasu łabędzim śpiewem starzejącego się PlayStation 4, ostatnim dużym tytułem na wyłączność dla platformy, która jeszcze w tym roku zastąpiona ma zostać przez nową generację konsol. A co za tym idzie, studio Sucker Punch znajdowało się pod wielką presją, by dostarczyć grę wideo spełniającą wywindowane oczekiwania wygłodniałych fanów. Na szczęście, naszym zdaniem im się to udało. Ze zwiastunów trudno było wywnioskować, jaką dokładnie grą próbuje być Ghost of Tsushima, dlatego najlepiej chyba skupić się na dzień dobry na tym aspekcie rozgrywki. Wcielamy się we wspomnianego wcześniej Jina, który otrzymawszy od losu drugą szansę, próbuje walcząc z cieni, znaleźć metodę na powstrzymanie Kotun Hana, planującego podbój całej Japonii. W tym celu bohater zebrać musi sojuszników i przekonać ich do swojego planu, by krok po kroku odzyskać kontrolę nad zniszczoną wojną wyspą. Dla gracza oznacza to przygodę czerpiącą garściami z wielu przyjętych tropów otwartych gier akcji, takich jak Assassin's Creed, Far Cry czy Wiedźmin 3. Do dyspozycji oddana zostaje mu obszerna, podzielona na trzy regiony mapa, pełna wartych uwagi miejsc do odwiedzenia. Nie jest to natomiast prosta kalka gier konkurencji i praktycznie każdy znany element ukręcony został tu na unikatową dla settingu modłę, tworząc naprawdę strawny, przyjemny tytuł powiewający świeżością. Struktura gry jest stosunkowo prosta. Misje fabularne podzielone są na te obowiązkowe, posuwające do przodu historię oznaczone złotym kolorem, zadania dodatkowe symbolizowane emblematem srebrnym i fioletowe opowieści mityczne, które poszerzają mitologię świata i umożliwiają odkrycie potężnych sekretnych artefaktów i umiejętności. Zadania, zarówno główne, jak i poboczne, są stosunkowo różnorodne, przez co nigdy nie miałem poczucia znużenia. W ich trakcie będziemy śledzić ważne postacie, tropić ślady bitew, wkradać się do warowni, przejmować posterunki czy szukać punktów orientacyjnych na podstawie podpowiedzi. Głównym elementem, który można było poprawić, to fakt, że zadania często dzielą się na te bitewne i skradankowe. Nie zawsze mamy wybór podejścia i jeśli ktoś preferuje pewien styl rozgrywki, czasem będzie musiał zacisnąć zęby, gdy gra zadecyduje, że w danej misji na przykład nie wolno dać się zauważyć. Jin więc biega sobie od markera do markera, odkrywając przy tym na przykład zajęte przez Mongołów wioski, które wyzwolić może spod jarzma najeźdźców, ratując napotkanych wieśniaków atakowanych przez bandytów i trudnić się wieloma innymi, większymi i mniejszymi zleceniami. Miłą odmianą względem wielu gier tego gatunku jest fakt, że wszystkie takie czynności w jakiś sposób pokrywają się z głównym celem protagonisty. Próżno szukać tu głupawych fetch questów czy wybijających z nastroju zabaw. Każdy napotkany człek to mniejsza czy większa historia powiązana w jakiś sposób z losami prostych ludzi po inwazji, a w bezpośrednim interesie Jina jest pomóc im stanąć na nogi. Ta spójność świata przenosi się również na typowe elementy growe. Na przykład tak, mapa jest upstrokacona znajdźkami, ale ich zbieranie nie jest tylko sztuką dla sztuki czy paliwem dla fetyszystów zbieraczy. Pełnią konkretną fabularną rolę. Ktoś poszukuje sztandarów i jest gotów wynagrodzić nas za ich odnalezienie. Odkryte gorące źródła nie tylko zwiększą trwale poziom zdrowia Jina, ale skłaniają go również do przemyśleń, odsłaniając elementy jego zasnutego wspomnieniami umysłu. Najbardziej unikatowym typem odkrywanych znajdziek są tak zwane lisie nory. Jeśli napotkamy na swojej drodze takiego zwierzaka, zaprowadzi on nas do kapliczek, przy których modląc się, nagrodzeni zostaniemy za dociekliwość.
Ale nawet odkrywanie sekretów Tsushimy nie musi być dziełem przypadku, bo jest aż kilka sposobów na dodawanie interesujących markerów do mapy świata. Możemy na przykład rozmawiać z wieśniakami, którzy podzielą się z nami plotkami o tym, co usłyszeli na temat znanych sobie okolic. Czasem uratowana postać w akcie wdzięczności zdradzi nam rodzinny sekret. A to tylko niektóre z metod na organiczne pozyskiwanie informacji bez konieczności maksowania gry przez bieganie z poradnikiem z internetu w dłoni. Mówiąc zresztą o eksploracji, nie można nie wspomnieć o innowacyjnym pomyśle na nawigowanie. Autorzy włożyli dużo wysiłku w to, by zminimalizować wykorzystywanie ekranowych interfejsów i pokazują się one na ekranie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W menu można włączyć nawet tryb eksperta, który pokazuje jeszcze mniej informacji. Nie ma tu więc strzałek prowadzących do misji czy nawet minimapy. Rolę przewodnika pełni w grze wiatr. Subtelnie kołyszące się na wietrze łąki czy powiewające płatki kwiatów i liście stale wskazują drogę do celu w nieintruzywny sposób. Jeżeli informacja ta jest dla nas mało czytelna, możemy przesunąć palcem po panelu dotykowym DualShocka, by nagła bryza wyraźniej zarysowała kierunek. Mechanizm ten wymaga początkowo odrobiny przyzwyczajenia, ale działa fenomenalnie. Podmuch wiatru kieruje nas w odpowiednią stronę przy każdej zmianie celu misji, kompletnie usuwając potrzebę istnienia strzałek, mapek i markerów. Choć te ostatnie pojawiają się jeszcze czasem, by uwypuklić konkretny punkt, którego szukamy, gdy znajdziemy się bardzo blisko. Nie jest to jedyny przykład tego, że zamiast po prostu kopiować konkurencję nad Ghost of Tsushima, ktoś faktycznie usiadł i pomyślał. Nareszcie ktoś zrobił grę, gdzie żeby podnosić przedmioty z ziemi czy aktywować dialogi, nie trzeba schodzić z konia. Nie rozumiem, dlaczego dla wielu innych producentów tak oczywista czynność jest tak nieoczywista. Gra aż roi się od znajdziek czy materiałów i możliwość ich łatwego zgarniania bez zbędnych ceregieli i animacji robi dużą różnicę. Tym bardziej, że choć Ghost of Tsushima nie jest do końca grą RPG w klasycznym tego słowa rozumieniu, to udoskonalanie elementów ekwipunku i odkrywanie nowych jest jej ważną częścią. W ocalonych mieścinach do pomocy zaprząc możemy lokalnych łuczarzy, zbrojmistrzów i resztę rzemieślników, by dopieścili zdobyty przez nas sprzęt. Byłem też pod wrażeniem systemu walki Tsushimy, choć w pierwszych kilku godzinach podchodziłem do niego sceptycznie. Jednym z ważnych elementów fabularnych gry jest fakt, że Jin jest dumnym samurajem walczącym do tej pory w myśl zasad filozofii Bushido, stawiającej honor na pierwszym miejscu. Niestety okoliczności zmuszają go do splamienia się nieczystymi zagrywkami i jest to demon, który prześladuje go wewnętrznie przez cały czas trwania przygody. W wielu sytuacjach grający może podjąć decyzję, czy przejmując osady starać się robić to po cichu, asasynując Mongołów, przekradając się po dachach i pozostając w cieniach, czy w myśl ideałów samurajskich stanąć twarzą w twarz z oprawcami. Obie opcje są równie rozwinięte, dając grającemu szerokie pole do manewru. Załóżmy na przykład, że nie chcemy się kryć. Możemy wtedy sprowokować przeciwników do otwartego konfliktu, co dzięki specjalnej umiejętności pozwoli nam szybkim cięciem niespodziewanie, acz honorowo, pokonać kilku z nich i ułatwić dalsze starcie. Z drugiej strony wyćwiczony skrytobójca będzie potrafił w prosty sposób załatwić po cichu nawet kilku stojących obok siebie wojowników, bez zwracania na siebie uwagi reszty. Jeśli już dojdzie do konfrontacji, gracz ma do dyspozycji szeroką pulę ruchów, zwiększoną dodatkowo poprzez inwestowanie punktów doświadczenia w szereg drzewek. To, co pierwotnie nie podobało mi się w pomyśle na bitki Tsushimy, to sztampowy do bólu system w stylu papier, kamień, nożyce, gdzie każdy typ jednostki ma jakąś tam słabą i mocną stronę i musimy zmieniać postawę, rodzaj ataku czy uniku w zależności od tego, czy klupiemy koksa, tarczownika, włócznika czy szermierza. I faktycznie w pierwszych godzinach gry wydaje się to dość prymitywne, ale z czasem okazuje się, że i tam jest sporo niuansów. Chociażby poprzez odblokowywanie kolejnych postaw, czy szkolenie się w różnych technikach parowania ataków. Podobało mi się też, jak zaprogramowano zadawane przeciwnikom obrażenia.
W wielu grach wrogowie osłaniający się tarczą stają się na przykład niewrażliwi na ataki. Tu tarcza jest osobnym obiektem. Jeśli na przykład tarczownik taki walczy z naszym towarzyszem, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli dołączyć do walki i zaatakować go od tyłu, tam gdzie nie jest osłaniany, by szybko pozbyć się przeciwnika, niezależnie od jego typu czy umiejętności. Nie ma tu zazwyczaj sztucznych klatek niewrażliwości, dzięki czemu spryt staje się czasem naszą główną bronią. To powoduje, że szczególnie duże potyczki, gdzie możemy wykorzystywać tłum, by odwracać uwagę wojów, zmieniają dynamikę walk na naszą korzyść. Działa to również w drugą stronę. Najłatwiej jest walczyć jeden na jednego, bo nas również bez problemu zajść można od tyłu. Potężne są również akcesoria, które w pojedynczych sztukach nosić może przy sobie pan Sakai. Rzucenie w cel włócznią kunai natychmiastowo go oszołomi, pozwalając na kilka darmowych trafień. Sprawnie wykorzystana bomba klejąca czy dymna pozwala na załatwienie nawet kilku wrogów naraz, a im głębiej w grę, tym więcej takich sztuczek nabędziemy. System walki, szczególnie dobrze opanowany, daje dużo satysfakcji, bo nawet największy i najsilniejszy mongolski wojownik okazuje się być po prostu człowiekiem, bez żadnych programistycznych sztuczek dających mu chwilową odporność na ataki, czy magiczne bloki zza pleców w trakcie animacji. Specjalnym typem starć są pojedynki, stanowiące odpowiednik walk z bossami innych gier. Co jakiś czas dane nam będzie zmierzyć się z potężnym watażką w starciu jeden na jednego. Kamera ustawia się wówczas w bardziej widowiskowej, niższej pozycji, a na ekranie wyświetla się duży pasek zdrowia. Tu na drugi plan schodzą umiejętności i spryt i liczą się wyłącznie zdolności szermierskie. Dobre opanowanie uników, parowania czy blokowania i uczenie się momentów, w których agresor odsłania się na kontry. Jako osoba, która lubi gry soulsopodobne i rytmiczne, nie miałem z tym zbyt dużych kłopotów, choć oczywiście zdarzało mi się niejednokrotnie takie wyzwanie przegrać, ale potrafię sobie wyobrazić, że wielu graczy, którzy nie lubią takich wymagających refleksu zagrywek, podejdą do tego konceptu sporo chłodniej. Niestety z systemem walki wiąże się również moim zdaniem największy problem gry. W Ghost of Tsushima nie możemy przypinać kamery do przeciwników, ani w żaden sposób sugerować Jinowi, kogo chcemy atakować. Wychylając lewą gałkę analogową, samuraj atakował będzie z grubsza najbliższego wroga znajdującego się w danym kierunku. Ale niejednokrotnie zdarzało się, że w ferworze walki wojownik gubił cel, a kamera, szczególnie przy ścianach i w ciasnych pomieszczeniach, traciła akcję z kadru. Problem ten nie występuje często, ale zdarzyło mi się przez to zraz umrzeć i szkoda, że nie zdecydowano się chociażby na możliwość skupienia przyciskiem na konkretnej osobie. Miewałem też czasem problemy z rozróżnieniem, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Zarówno nasze wojska, jak i wojska mongolskie pojawiają się w grze we wszystkich możliwych kolorach zbroi i szczególnie gdy wbijamy się w środek dużego starcia, trudno połapać się, kto jest kim. Gdy gramy jako skrytobójca, brakowało mi też możliwość przenoszenia ciał, tym bardziej, że chowanie się w krzaczorach jest ważnym elementem gry. I fajnie, gdyby z konceptem sprzątania po sobie zrobiono trochę więcej. Nie są to natomiast w żadnym stopniu wady, które zrujnowałyby dla mnie zabawę. Rozpoczynając swoją przygodę w Ghost of Tsushima, pozostawałem do niej nastawiony dość sceptycznie. Bałem się, że będzie to po prostu kolejna wariacja na temat zmęczonego tematu gier akcji w otwartym świecie. I choć na pewnym poziomie jest to prawda, to akcja nie pędzi na złamanie karku, a w japońskiej atmosferze gry łatwo się zatracić. Historia ducha wciąga bez reszty. Pomaga w tym również specyficzna orientalna oprawa muzyczna, której z braku znajomości tych klimatów nie będę nawet próbował kategoryzować.
Jest to tytuł zaskakująco uduchowiony, zachwycający się pięknem otaczającego świata i wewnętrzną refleksją. Sztampowa, prosta fabuła o samurajach i wojnie ratowana jest w ten sposób od przeciętności. Jin to nie tylko wojownik, ale i myśliciel, spędzający dużo czasu w swojej głowie, podziwiający uroki swojego rodzinnego kraju i medytujący poprzez tworzenie haiku czy celebrowanie swoich przodków. Jeździ na koniu i gra na swoim radyjku, na które ładuje nowe piosenki, łapiąc świerszcze. Trudno nie zachwycić się przy tym mocno stylizowanymi widokami, które nie celują bezpośrednio w realizm, a lekko wyidealizowaną, momentami trochę kreskówkową wizję idyllii. To ładna gra i zaskakująca jak na tematykę, relaksująca podróż po zniszczonej wojną wyspie i przynajmniej dla mnie bardzo miła odmiana po ciężkiej tematyce The Last of Us Part 2. Czułem, że potrzebuję gry, która trochę mniej próbuje gruntować się w rzeczywistości i pozostającej mimo wszystko świadomie w krainie fikcji. W Ghost of Tsushima czuć miłość autorów do gatunku, kina samurajskiego i, mimo iż jest to produkcja amerykańska, japońskiej kultury. Do tego stopnia, że w menu wybrać można szeroką kombinację opcji stylistycznych. W grę zagramy z polskim dubbingiem, z angielskim dubbingiem i polskimi napisami, ale również z japońskim dubbingiem i rodzimymi napisami. Ja sam grałem głównie po japońsku, by wczuć się w rolę samuraja, ale przerywniki filmowe wyraźnie zdradzają, że ruchy warg były synchronizowane do wersji angielskiej. Osobną opcją, którą włączyć i wyłączyć można w menu, jest tryb Kurosawy, który przełącza grę na japoński, nakłada na obraz czarno-biały filtr z filmowym ziarnem oraz spłyca dźwięk, by upodobnić go do kinowych klasyków legendarnego reżysera. To opcja, która wygląda fajnie jako nagłówek do newsa, ale na dłuższą metę granie w taki sposób jest dość męczące, nawet jeśli wizualnie śliczne. Choćby z tak prozaicznego powodu jak trudność w odróżnieniu od siebie kolorów markerów na mapie, gdy wszystkie są szare. Mimo wstępnych obaw, duch Tsushimy wciągnął mnie na całego i bardzo spodobało mi się zarówno jego niespieszne tempo, dobrze przemyślane misje poboczne wpisujące się komfortowo w ogólną wizję świata, smaczki do odkrycia na każdym etapie podróży, jak i ostatecznie również system walki, który pod prostym konceptem skrywa więcej niż można by przypuszczać. Ghost of Tsushima to jedna z najmocniejszych pozycji w bibliotece PlayStation 4. Bardzo przyjemne zwieńczenie udanej generacji konsol. Dla studia Sucker Punch dowód również, że producent ten nie musi tkwić w nieskończonej pętli produkowania kolejnych odsłon Infamousa i drzemiący w tym deweloperze potencjał sięga znacznie dalej. Pozycja obowiązkowa dla fanów japońskiego kina samurajskiego, jak i miłośników otwartych światów.